Dziś w programie. Zabolało, co? Wkurzyłeś się. Martw się o siebie. Nazywam się Lance Storm. Witajcie w moim świecie. W mojej akademii trenują zawodnicy z całego świata. 10 amatorów uczestniczy w kursie dla zaawansowanych. Dostaną niezły wycisk. Wiele się nauczą. Na koniec wystąpią przed publicznością. A ja ocenię, czy nadają się na zawodowców. Jeśli ukończą akademię, dołączą do grona najlepszych. Na razie jednak należą do mnie. Akademia Wrestlingu, odcinek 5. Wojna o wizerunek. Zawodowy zapaśnik musi się wyróżniać. Nie chodzi tylko o umiejętności i wygląd. Żeby odnieść sukces, trzeba zostać dostrzeżonym i zapamiętanym. Wyróżnić się z tłumu. Uczniowie Lance'a marzą o sławie i pieniądzach. Dylan od lat ciężko pracuje na sukces. Nazywam się Dylan Knight, pochodzę z Melbourne. Byłem na kilku castingach, usłyszałem, że muszę popracować nad osobowością. Wszystkim tak mówią. Dlatego zgłosiłem się do akademii. Może ktoś mnie dostrzeże. Dylan zaczyna od mocnego wejścia. Przerzucimy trochę żelaza. Na rozgrzewkę. Szpanę. Dołóż. Nie zamierzałem nikogo upokarzać. Jeszcze. Rozgrzałeś się? Zobaczymy, ile wyrwę. Dalej, ty wielka kupo mięśni. Jeszcze. Widziałaś? Zaimponowałem ci? Mieszkaliśmy razem, byliśmy parą. Łączy nas nietypowa więź. Dołóż. Jeszcze? Patrzcie. Cały Dylan. I bez tych popisów wiadomo, że jest tu największy i najsilniejszy. Dołóż. Jakim cudem to podniosłeś? Skąd masz tyle siły? To dziwak. Elina gada, żeby gadać. Nikt jej nie słucha. Dylan jest świetnym zapaśnikiem, ale daleko mu do gwiazdy. Jest nijaki. Dołóż. Nie wierzę własnym oczom. Jeszcze. Wszystko w porządku? Kręci ci się w głowie? Nic mi nie jest. Zaczniemy od krótkich, improwizowanych pojedynków. Uczniowie mają pokazać realistyczny, niezaplanowany wcześniej pojedynek. Dylan ochoczo rusza do boju.
Większość zawodników prezentuje przeciętny poziom. Dylan nie znosi Irene. Wyjdź z narożnika. W ogóle cię nie widać, bo nie jestem taka tłusta jak ty. Następni. Przyłóżcie się. Dobrze. Byłem w parze z Dylanem. Daliśmy czatu. To prawdziwy profesjonalista. Świetnie się z nim pracuje. Uderzałem mocno, atakowałem sugestywnie. Pokazaliśmy wszystko, czego oczekuje się od dobrej walki. O to właśnie chodzi. Bardzo dobry pojedynek. Błyskawicznie przykuliście naszą uwagę. Kibicowaliśmy wam. Tak powinna wyglądać porządna walka. Jestem tu najlepszy. Musicie być dynamiczni i wciągać publiczność. Pracowałem ciężej niż ktokolwiek z tu obecnych. To zwykły mięśniak, niczym się nie wyróżnia. Widziałam, jak walczysz. Nic specjalnego. Uważasz mnie za przeciętniaka? Ile walk stoczyłaś? Dwie? Powinnaś się uczyć od bardziej doświadczonych kolegów, słuchać naszych rad. Myślisz, że coś umiesz, ale to złudzenie. Startujesz od 6 lat. Ja od 5 roku, a trafiliśmy do jednej grupy. Więcej pokory. Nic nie wiesz o tej branży, nic. Najlepiej siedź cicho i słuchaj. Ciebie? Nas wszystkich. Jesteśmy od ciebie bardziej doświadczeni. Przestań gadać. Ta primadonna prosi się o nauczkę. Powinieneś ją ustawić. Z nas wszystkich masz największe doświadczenie. Martw się o siebie. Nic nie mówiłam. Dylan się wkurza, a ona go nakręca. Nie poucza się lepszych od siebie, zwłaszcza jeśli samemu nic się nie umie. Powinna siedzieć cicho i się uczyć. Dylan uważa, że się tu nie nadaje. Jeszcze się zdziwi. Siedź cicho. Za chwilę. Lance coś mówił? Tak. Daj mi dokończyć. Co powiedział? Zgodził się. Wcześniej w programie. Nic nie mówiłam. Nie poucza się innych, jeśli samemu nic się nie umie. Myślisz, że coś potrafisz, ale to złudzenie. Dylan uważa, że się tu nie nadaje. Jeszcze się zdziwi. Schowaj się w kącie. Po porannych zajęciach atmosfera jest napięta. Irina dolewa oliwy do ognia. Muszę się zbierać. Dokąd? Wyjeżdżam na 2 dni. Wezmę udział w castingu. Jestem ciekawa, co mi powiedzą selekcjonerzy. Irina wybiera się na 2-dniowy casting organizowany przez jedną z dużych firm promotorskich. Pozostali uczniowie zrezygnowali z niego, by trenować z Lensem. Jedziesz na casting? Poważnie? A dlaczego by nie? Nie jesteś gotowa. Kto tak uważa? Wszyscy, każdy, kto cię tu widział, padnie ze śmiechu, kiedy o tym usłyszy. I dlatego tam pojadę. Tracisz czas. O co ci chodzi? To niedorzeczne, żeby ktoś tak zielony jak ty chodził na casting. Nie masz pojęcia o wrestlingu. Lance coś powiedział? Tak. Daj mi dokończyć. Jak zareagował? Zgodził się. O co ci chodzi? Lance mi pozwolił. Powinien objechać ją, na czym świat stoi. Porozmawiam z nim. Come see Lance. This is f***ing ridiculous.
Możemy pogadać? Irina właśnie nam oświadczyła, że wybiera się na casting. Rozmawialiście o tym? Sądziłem, że mamy trenować. Też chciałem jechać. Niech spróbuję swoich sił. Postanowiłem zostać z szacunku dla ciebie. Ciężko pracuję, staram się wybić, a ona tak po prostu idzie na casting. To nie w porządku. Martw się przede wszystkim o siebie. W tej branży wiele rzeczy nie ma sensu. Podjąłeś decyzję, więc się jej trzymaj. Bądź konsekwentny. Wkurzyła mnie. Wiem, trochę mnie poniosło. Nie powiedziałbym. Nie chcę narzekać. Nie wiem jak ty, ale uważam, że zasłużyłem na więcej niż pozostali. Wypruwam sobie żyły, a ona od tak dostaje szansę. Nie gryź się tym, zawsze tak będzie. Możesz się zażynać, a i tak znajdzie się ktoś gorszy i mniej utalentowany od ciebie, komu się uda. Nie zawsze sukcesy odnoszą ci, którzy na nie zasłużyli. To frustrujące. Nie przejmuj się i trenuj dalej. Jeśli ją przyjmą, chyba się zabije. Skup się. Nie wiem, dlaczego tak się wścieka. Mam to gdzieś. Próbowałam się z nim zaprzyjaźnić, ale ten facet to zwykły dupek. Ma niewyparzony język i nie zna swojego miejsca w grupie. Nie zasłużyła na udział w castingu. Takie imprezy powinny być dla najlepszych. Nie będę się nią przejmował. Dylan jest bardzo pewny siebie, ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Za chwilę. Dylan to istny potwór. Wcześniej w programie. Idziesz na casting? Dlaczego by nie? Nie masz pojęcia o zapasach. Nie wiem, dlaczego tak się piekli. Mam to gdzieś. Nie zasługuje na udział w castingu. Po wyjeździe Iriny, Dylan wyładowuje złość na ringu. Potrzebuje dwoje ochotników. Dylan to istny potwór. Dylan wie, co robi. Zawsze tak się zachowuje na ringu. Stop. Kawał z ciebie, chłopa. Panuj nad sobą. Pamiętaj, po co jesteście na ringu. Usiądźcie na chwilę, chcę z wami porozmawiać. Pamiętajcie, jak ważne jest mądre podejście do treningu. Słyszałem o zabawie z ciężarami. Nie krytykuję jej, sam też nieraz dawałem czadu, ale w tym też trzeba zachować umiar. Wiecie, że nie pochwalam dopingu ani chodzenia na skróty. Nie mówię tego, by kogoś oskarżyć albo coś zasugerować. Wszystkim uczniom zawsze powtarzam jedno. Znałem ze 35 zawodników, którzy przez sterydy nie dożyli 45 roku życia. Nie chcę, żebyście podzielili ich los. Trenujcie z głową. Trening wymaga ciężkiej pracy, poświęcenia i rozsądku. Wtedy przynosi efekty. Wszystko w porządku? Tak. Dałeś niezły popis. Nie odniosłeś wrażenia, że Lance mówił do mnie? Chyba nie myślisz, że koksuje.
To przez te popisy ze sztangą. Ale ja jestem czysty. Trochę mnie tym wkurzył. Nie przejmuj się. Gala już wkrótce. Dylan musi się skupić przed występem. Powinienem zapomnieć o Irenie i o reszcie zespołu. Mam okazję pokazać, co potrafię. Za kulisami Dylan spotyka Irenę. Co tu robisz? Jak to co? Zrezygnowałaś. Powiedziałam, że wrócę. Nie wiedziałam, jak poszło. Spodobałam się. Bomba. Boli cię to, co? Wkurzyłeś się. Wyjechała, a teraz tak po prostu wróciła. Mówiła, jak poszło? Podobno dobrze, nie wnikałem. Doprowadza mnie do szału. Kiedy ją widzę, mam ochotę... Dylan stoczy pojedynek z Kalem. Wasza kolej. Irena walczy w parze przed nimi. Dopuszcza się najgorszej zbrodni. Naśladuje styl bycia Dylana i wykorzystuje jego zawołanie. Słyszycie? Dziwka podrobiła mój styl. Ukradła moje zawołanie. Twierdzi, że ma własny wizerunek, a kradnie mój. Zaraz wchodzę na ring. Przez nią widzowie mnie nie kupią. Dziwka. Zero. Za chwilę. Mam swój styl. I dlatego kradniesz mój? Nie myślałam o tobie. Dlatego codziennie pytałaś, co robię wieczorem? Wcześniej w programie. Dziwka podrabia mój styl. Dylan i Carlo są zaszokowani bezczelnością Ireny. To ważna walka dla nas obu, a ona ukradła zawołanie Dylana. Wkurzyłem się, bo mnie też zaszkodziło. Dylan jest wściekły. Jeśli go poniesie, może dojść do wypadku. Ukradła mój wizerunek. Niech sobie wypracuje własny. Ważący 110 kg, Dylan Knight z Melbourne w Australii. Kibice nie odpowiadają na hasło Dylana. Australijczyk daje mimo to wspaniały pokaz. Pojedynek się skończył, ale prawdziwe starcie dopiero się zacznie. Dylan nie odpuści Irene. Mam swój styl. I dlatego kradniesz mój? Nie sklepiaj sobie. Jesteś dobry, ale nie aż tak. To dlaczego ciągle pytasz, co będę robił wieczorem?
O co się wściekasz? Zachowujesz się jak dupek, bo dostałeś kosza? To zero. Dziś ważny dzień. Lens ocenia nasze postępy. Albo mnie pochwali, albo każe spadać. Jeśli będzie zadowolony, poproszę, żeby załatwił mi występy. Jeśli nie, zostanę tu, dopóki nie powie mi, co robię źle i jak powinienem to poprawić. Usiądź. Wiesz, dlaczego ci się nie udaje? Twoja interakcja z publicznością jest sztuczna. Brak jej spontaniczności, autentyczności i polotu. Sprawia wrażenie zaplanowanego przedstawienia, a przez to wiele tracisz. Musisz być bardziej wiarygodny i naturalny. Rozumiem. Zazwyczaj nie mam problemu z nawiązaniem kontaktu z widzami. Ale tuż przed naszym występem Irene ukradła mi show. I co z tego? Nieważne, czy wyjdzie na ring w twoim przebraniu, czy podrobi cały twój styl. Musisz ją przykryć. Ale to nie fair. Nie ma znaczenia, że ktoś ukradł twój numer. Musisz być ponad to, pokazać, że jesteś lepszy. Ty jesteś tu, ona tu. Nieważne, co robią inni. To ty musisz dać z siebie wszystko. Masz zbyt roszczeniowe nastawienie. Wyluzuj. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, i wiem, że jesteś wkurzony, ale wiesz co? Olać babę? Bądź ponad nią. Nie poddawaj się. Zapamiętam wszystko, czego się tu nauczyłem. Wykorzystam tę wiedzę. Udowodnię wszystkim, co potrafię. Osiągnę sukces i spełnię swoje marzenie. Tekst polski Witold Buchwald, czytał Radosław Poponikowski.